Dzień dobry, witam Was bardzo nietypowo. Nie było prądu wczoraj kilka razy i godzina, o której będę spożywała śniadanie, będzie za chwilkę podana. Także nie jest 11:32, ja o tej godzinie nie jem śniadania, ani nie wstaję. Nastawiamy piekarnik na góra-dół. No dalej. Paznokcie mam do odnowienia, więc nie zwracamy na to uwagi, mam tego świadomość. Dzisiaj będę po prostu robić i nastawiam piekarnik na 190 stopni, właśnie góra-dół i niech się nagrzewa. Papier do pieczenia. I całe opakowanie, calutkie opakowanie jarmużu. Jest to jarmuż już umyty, całe opakowanie i on jest taki niewdzięczny jak pieczarki, w sensie, że wyłożymy go, to jest go nie wiadomo ile, później mamy o figę z makiem, tyle co kot napłakał i tak samo ze szpinakiem, nie? Taki ból. Na pewno wiecie co to będzie, to będą bardzo, ale to bardzo zdrowe chipsy z jarmużu. Rozkładamy go sobie tak, ale dobra, na razie nie przywiązujemy wagi do jak go będziemy rozkładać i oblewam go odrobiną oliwy, żeby to wszystko ładnie nam też przyjęło te przyprawy. Czekajcie, tak trzymam palcem, żeby za dużo mi tutaj nie poleciało, bo on ma nie pływać, tylko wiecie, być tak lekko, leciutko obsączony. Ścierka, moment. Ja tradycyjnie jestem w szlafroku i teraz związałam się niczym w Chomoncie, bo ostatnio tak nagrywałam, że prawie wszystko było na wierzchu i nauczona, wiecie, błędami, muszę teraz uważać już, nie? Używam już soli, więc mamy sól, ja używam soli głodawskiej. Tutaj mam resztkę soli himalajskiej w moim młynku, ale to później ją zużyjemy. No i tradycja, rzecz święta. Ja daję sobie czosnek. Przyprawy w sumie możecie wsypać takie, jakie chcecie. Ja daję sobie czosnek. Czosnku sobie nie żałuję i ja bardzo lubię dać do tego odrobinę curry. I dla mnie to jest wszystko. A wy co chcecie? Czy papryka słodka, czy papryka ostra, czy tam... Matko, gdzie są te dziurki? A curry daję tak subtelniej, nie tak jak czosnek, żeby wiecie. O, coś w tym stylu. I teraz bierzemy i wszystko sobie tak łączymy ze sobą porządnie, żeby były wszędzie te przyprawy. Jenek, to pachnie, uwielbiam to. No i najbardziej mnie rozwala właśnie ta ilość, jaka jest teraz, a jaka wyjdzie później z piekarnika. To może być również przekąska na kolację, czy w ciągu dnia, jeżeli robicie sobie przekąski. Super sprawa wieczorem, żeby obejrzeć sobie film. Wiecie, przynajmniej bez skrupułów zjeść. Jeżeli już musicie coś sobie zjeść, bo przynajmniej to będzie zdrowe, więc ja jeszcze, o, już nie muszę jednak czekać, wrzucamy do piekarnika. Sezamie, otwórz się. Ja daję tak na troszeczkę wyżej, nie na środku, tylko troszeczkę wyżej. I takie 10-9 minut. Piekarnik piekarnikowi nierówny, musicie doglądać. Jezu, jak koty szaleją. I ja w tym czasie idę sobie odkurzyć, bo akurat zdążę. Zawsze jak mam tego typu zadania, to lubię sobie w tym czasie coś zrobić. To, co akurat mam do zrobienia. O, taka fajna filozofia od rana. Powinno być hał-hał sobie, nie? Idę wyciągać, bo już wyszły. Siup. Nic nie widać, nic. No nic, kompletnie nie widać, no super. Światło. O, teraz jest lepiej. I to jest to, co mówiłam o... Już ktoś wodę mąci na Facebooku. Znając życie, to jest Dalidek. Więc szykuję sobie talerzyk, nakładam. A jak pachnie. Ja uwielbiam, bardzo lubię. Jeżeli nie lubicie jarmużu i zrobicie go w takiej formie właśnie jak chipsy, to on ma zupełnie inny smak i nie jest taki wstrętny, jak to niektórzy właśnie mówią. Tylko właśnie warto sobie, słuchajcie, spróbować. I teraz oczywiście moje dwie ostatnie ulubione miseczki. Jakiż to problem, w której sobie zjeść. Czy w kolorowej, czy w tej niebieskiej. No jaki problem, nie? A zjem sobie w takiej. I teraz bym chciała tak bardzo inteligentnie ściągnąć to. Może mi się nawet uda mój plan działania. Zobaczymy. Ale, ale. Jak będzie leciało, to nie zwracamy uwagi, nie?
ostatnio coraz więcej właśnie zajadam jarmuż. Jarmuż jest bardzo zdrowy, więc jeżeli naprawdę nie lubicie, a chcecie wprowadzić jarmuż, to spróbujcie właśnie w taki sposób, albo może w koktajle, jak lubicie. I ja idę jeść. Jeszcze sobie zrobię herbatkę do tego. A co? Zaczynamy od małej, maleńkiej dyniuszki. Musicie mi znowu uwierzyć na słowo, że ta dynia jest bardzo malutka. I fajnie, że w sklepach mamy możliwość właśnie kupowania takich maniunich. Obieramy ją, to jest dynia piżmowa, którą bardzo lubię. Obieramy ją, przekrajamy na pół i rozdzielacie sobie na blachę mniej więcej. To znaczy ja robię, bo ja będę robiła dwa przepisy. Jeżeli chcecie, to robicie jeden, więc ja z tej dyniuszki zrobię sobie dwa przepisy w dniu dzisiejszym, więc jeżeli ktoś kocha i uwielbia dynię, no to będzie mógł zobaczyć ją znowu w roli głównej. Ja będę sobie obierać dynię i dzisiaj zrobimy sobie sałatkę z komosą ryżową. To jest ta komosa kolorowa, ona jest zdrowsza. Jeżeli nie próbowaliście komosy, to spróbujcie. To jest bardzo fajne, delikatne. Ja bardzo lubię taką i taką. I tak jak mówię, ta jest zdrowsza, więc warto wprowadzić ją do swojej diety. A ja zabieram się za dynię. Komosę gotujemy według tego instrukcji na opakowaniu. I ilość też zależy od Was. Ja robię taką mniejszą, która i tak nie starczy mi na jeden posiłek, więc będę miała też na, nie wiem, możecie to zjeść na obiad, możecie to zjeść na kolację, możecie to zabrać również ze sobą do pracy. Możecie nawet słyszeć pralkę teraz w tle, bo u mnie się drzwi od łazienki nie zamyka. I jedna połówka jest ciutkę większa, ta jest mniejsza, chyba widać, a jak nie, to musicie mi zaufać, że w rzeczywistości naprawdę tak jest. I tą większą damy do sałatki, a tą drugą do drugiego dania, które będzie później na kolację. Więc te sobie kroję w takie prawie półksiężyce to miały być, żeby to się wszystko równo upiekło. Te przyprawimy inaczej i to przyprawimy inaczej. W sumie to moglibyśmy też upiec w całości ze skórką i później to wydrążyć, ale jak już się bawiłam, to zrobimy też tak samo i po prostu tą pokroję sobie na mniej więcej równe kawałki, bo i tak będziemy ją później zagniatali. Blacha, moja komosa się jeszcze ryżuje, gotuje i Wy możecie zrobić sobie z tego większe, ojoj, większe porcje. Ja sobie zrobię takie. Pamiętajcie, że te dania to też są inspiracje dla Was, między innymi do gotowania. To nie musi być, wiecie, oko w oko, że z tego dnia biorę sobie to, z tego dnia biorę sobie tamto. Tylko możecie się również inspirować i robić sobie większe ilości, a że ja stworzyłam sobie taką serię, w której gotuję sobie codziennie, w której czuję się jak ryba w wodzie, to już w ogóle dla mnie jest cudownie. Więc tak, te pokroiłam tak, bo to będzie jedna porcja. To znaczy no, na kilka porcji, ale no dobra, zobaczycie za chwilę. A te tak. I do sałatki, czyli te, jedne i drugie skrapiamy oliwą i te sobie zaraz przyprawimy, a te tylko solą. Te do sałatki skropię sobie odrobiną, słuchajcie, ostrej oliwy, a te skropię sobie zwykłą. Oczywiście możecie użyć tłuszczu takiego, jakiego uważacie. Pamiętajcie, żeby było zdrowo. Jedne i drugie obsypujemy solą, żeby miały troszeczkę soli. Teraz tak, te już zaraz wymieszamy sobie, a do tych też możecie dać to, co chcecie. Ja użyję dzisiaj, gdzie są dziurki, papryki słodkiej, użyję papryki ostrej i użyję czosnku granulowanego. Możecie użyć zioła, też co chcecie. Zobaczcie też, jak ta sałatka będzie wykończona, aby Wam też to wszystko mniej więcej pasowało. Jeżeli nie mówiłam, to teraz mówię, że piekarnik nastawiłam sobie na 200 stopni, góra, dół. I jak wyjmę, to powiem, ile czasu piekłam. Tak na środeczek wkładamy. A, może byście się trochę rozeszli. O. Mam w głowie plan, ale nie do końca. Ugotuję sobie trochę soczewicy czerwonej i będziemy potrzebowali pestek dyni, które bardzo fajnie przyprawimy do tego. Coś jeszcze bym dała, bo będzie za mało. Jesteśmy wszyscy razem. Dynia siedziała 30 minut. Wszyscy razem w jednym tempie. O, gorące.
Tą częścią dyni zajmiemy się później, a tą koleżankę kroicie sobie w kawałki takie, jakie chcecie mieć w sałatce, więc wielkość i kształt według waszych preferencji. W misce mam komosę ryżową i te. I co? No właśnie, kochana, soczewicę czerwoną. Wszystko mi tutaj przestygło. Teraz przerzucam sobie tutaj moją część dyni, która ma być właśnie do tej sałatki. I zaraz zrobimy sobie taki ala dressing do polania tego wszystkiego. I zabierzemy się za fajny pomysł, aby to wszystko podkręcić smakowo właśnie z dynią. Mam fajny pomysł i mam taką, to jest duża puszka, kurczę, fasoli na parze i to jest biała fasola. I damy sobie tutaj połowę tego. Co wy dacie tutaj do środka? To jest tak naprawdę wasza brocha. Ja wam tylko daję również inspirację, Dobra, zostawimy tutaj mniej niż pół. Ja sobie to zużyję może do śniadania na jutro. Coś już mi się w głowie kłębi oczywiście. I możecie dać ugotowanego brokuła, zróbcie go al dente, żeby był zdrowszy. Możecie sobie przesmażyć cebulę z czosnkiem, możecie również upiec sobie tutaj paprykę, marchewkę zetrzeć na tarce, żeby była odrobinę gdzieś chrupiąca i zdrowsza w wersji właśnie surowej. Co dacie wasza brocha. Teraz może zabierzmy się za odrobinę, za przygotowanie pestek dyni i za mały dressing i sałatka będzie gotowa. Patelena. Odpalamy, rozgrzewamy sobie odrobinę masła, no co ja w ogóle gadam dzisiaj, oleju kokosowego. Zaraz wrzucimy tutaj sobie dynię i uszykujcie sobie cynamon. Tak, dobrze słyszycie. Wrzucamy pestki dyni. No tak dosyć sporo, żeby było też zdrowiej. To nam nie zaszkodzi, a przyda nam się na pewno. I smażymy to chwilę i zaraz obsypiemy to cynamonem. Ja niestety, znaczy niestety, matko co, ja też mówię dzisiaj, mam laskę świeżego cynamonu, więc sobie zetrę. Intensywność zależy od was, tak na oczko, czy lubicie więcej, czy lubicie mniej, więc jeżeli macie już zmielony, to użyjcie zmielony. Ja idę sobie potrzeć trochę. Smażyłam je kilka minut, wsypałam tutaj cynamon. Tak jak powiedziałam, ilość zależy też od was. Zaraz wam dam pomysł na dressing. Zmieniłam go jeszcze w tym czasie i damy tu jeszcze szczyptę soli. I możemy je zdjąć z patelenki. Także kilka minut, nadzorujcie tutaj to i cynamon. Ale pachnie, jemy. Lecimy. Szklanka. Znaczy no, w czym wymieszacie to wasz interes. Taki mały kawałek roztartego, świeżego imbiru. Suszony też by mógł być, jednak świeży podkręci nam to idealnie. Ja wam daję teraz pomysł na ten sos. A jak wy w jakich ilościach go zrobicie, musicie też próbować, bo nie znam tutaj proporcji, więc daję wam pomysł. Damy tutaj trochę soli, bo to też nie było za bardzo solone, w sumie tylko była dynia osolona, ale też wiecie, ona straci trochę swojego. Syrop klonowy świetnie będzie do tego pasował, więc damy też odrobinę. Ja później będę to w trakcie próbowania no doprawiać jeszcze, nie? Czy syropem, czy sokiem z cytryny. Soli dajcie troszeczkę więcej, żeby już tam wszystkiego nie tutaj nie doprawiać solą, ewentualnie jeżeli będziecie chcieli, no to nie ma problemu, możecie sobie sypnąć. I teraz odrobinę oliwy i odrobinę pieprzu. I to będzie wszycho. To będzie takie fajnie podkręcające, więc mieszamy i doprawiacie sobie jeszcze według gustu i uznania, co jeszcze chcecie do środka. Ten imbir to był genialny pomysł, słodko, słone, kwaśne. Zrobiłam tego sosu więcej, bo stwierdziłam, że to co zrobiłam to było tyle, co kot napłakał. Nie no, wszystko leci, jest ok. Więc mieszamy sobie to wszystko i co ja jeszcze chcę tutaj zrobić? Część pestek dyni dam sobie do sałatki, a część sobie zostawię do podania na dziś, żeby ładnie wyglądało z wierzchu. A normalnie wszystkie bym wsypała tutaj, więc no tyle. O. Myślę, że przyda się tu idealnie jedna z moich ulubionych misek, ale sobie ustawiłam tą kamerę, że nie wiem jak nałożyć. Tak jak mówiłam, to nie jest porcja na raz. To jest fajny sposób na każdy posiłek. Jeżeli lubicie śniadania wytrawne, tak jak ja, to również się wam to sprawdzi. Możecie to zjeść również na kolację. Taka będzie moja porcja.
I na to idą uprażone pestki dyni. Nie, ja się tu nie ogarnę w tej kuchni dzisiaj. Naprawdę niesamowite. Tu imbir, tu słodkie, tu kwaśne, tu cynamon. No, dla mnie bomba. Jeżeli ktoś lubi coś podobnego, to koniecznie spróbujcie. No jest to przede wszystkim zdrowe. To ja idę jeść i umyć włosy. Zapraszam niedługo na kolejny posiłek. Zabieramy się za kolację. Zrobiłem sobie kopytka. Takie moje ala kopytka z tej pieczonej dyni. Jestem ogromną miłośniczką kopytek. Każdych z batatów, z dyni, z normalnych ziemniaków, z dodatkiem szpinaku, z dodatkiem buraka, marchewki. No po prostu ja kocham, tak samo kocham i uwielbiam pierogi. I to oczywiście możecie sobie zwiększyć porcję. Ja pokazuję Wam, jaką ja będę jadła i tak sobie przygotowuję. Tu w tle możecie słyszeć właśnie różne hałasy, bo duszę warzywa na jutro, ale no to nie dzisiaj. Mimo, że ta dynia była osolona, to ja troszeczkę tutaj jeszcze soli dam i możecie to zblendować. Ja jednak wolę dynię zgniecioną, ja ją tłuczkiem i potem widelcem ją traktowałam, że tak powiem. I będziemy tu używali tylko i wyłącznie jeszcze do tego mąki. Nie wiem, czy pamiętacie przepis na takie gnioki, kopytka z batatów. No to mniej więcej jest to samo. Tutaj nic więcej nie będziemy dawali oprócz pire z dyni oraz mąki. Wsypałam tyle, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Jeżeli nie, to po prostu regulujecie to mąką. Zaraz to będę zagniatała dłońmi i będziemy formowali po prostu kopytka. Cała filozofia, a ja to tak lubię, tak lubię. Fajnie to wyszło. Możecie trochę sobie podsypać jeszcze mąką, no i rolujemy i te. No i co? No i tniemy jak kopytka i tyle. Są rzeczy, których ja niestety nie potrafię sobie od twarzy odłożyć, że tak powiem, i masło klarowane i smażymy nasze kopytka. Na takie masło można dodać właśnie, zobaczcie, ja mam nawet swoją własną, prywatną, osobistą, robiłam sobie z niego płukanki, jak mnie ząbek bolał, miałam moją przygodę z wyrwaną ósemką i wrzucamy tutaj kilka listków, jak się rozgrzewa, i wrzucamy kopytka, wtedy macie taki fajny aromat i posmak, ale ja po prostu tylko masło klarowane dzisiaj mam ochotę. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i tymże optymistycznym akcentem ściągam sobie moje kopytka. Jeszcze do Was pomówię trochę. Chociaż nie wiem co. O, nic nie pomówię, bo nawet nie mam ostrości. Super. No to co? To by było na tyle w moich kopytkach. Jakbyście chcieli dodać tutaj coś jeszcze, to możecie to na przykład obsypać sobie parmezanem. I będziesz w ogóle genialnie. Więc na dzisiaj to wszystko. Ja serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że zainspiruję Was do czegoś, do wykonania jakiegoś przepisu. A póki co proszę o kciuka do góry. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć.